W ciągu 4 godzin udało się przymocować 2 wsporniki drewniane, czyli 4 kołki. I z drugiej strony, no tam jest 12 kołków i metalowe, trochę inaczej, więcej. I to jest wszystko. Na zewnątrz pan, pozwoliłem go sobie tak filuternie nazwać Geppetto, szlifuje drzwi od stodoły, które mają imitować blat. Tempo kiepskie, operator nieostrzy. Pan brzeszczotem do metalu przycina kołki. Przy okazji rysuje ścianę. Co tu się dzieje? A tu jeszcze? W czoła pocie i znoju blat wykuty został, wyszlifowany, wycięty. Zadam wam pytanie. Podoba się wam? Super. O to chodzi. Patrz. Stabilne? No tak. Petarda. No to na godzinę teraz się zrobi to kleje jednego. To nie jest tak gorsze, tylko trzeba wziąć to wystarczmy, posmarować i zgotować. Wozika się daje tak, i się jedzie dookoła. Panowie. Ja może no nie mam tyle lat co wy, ale serce mam słabe, no. Ja tego dreszczowca nie wytrzymam już do końca. Co wie? Tak. Szybko są ci może ty. Pewnie, szybko są. Tak. To się nie dzieje naprawdę. Człowiek szpaklował tu 2 tygodnie. Dobra. Od spyk. Dobra. Korek. Otóż co? Dobra. Superancko, patrz. Bajka. Dobra. Przybij tu gwoździka na końcu, dobra? O, właśnie o to chodzi. Jest super, patrz. A jest cały gotowy.